Jest to bardzo przemyślana strategia. Ona ma dwa kierunki. Pierwszy to jesteśmy my sami jako bank. Bank rzeczywiście powinien też mieć bardzo zdywersyfikowane źródła. Uważamy finansowania. Uważamy, że jednym z tych źródeł powinny być emisje własne, papierów dłużnych, obligacji. To jest naturalny rozwój rynku. Do tego też przekonujemy naszych klientów korporacyjnych, żeby myśleli dokładnie w ten sposób. I cóż, no najlepiej, żeby szef schodził w swoich własnych butach, więc nie ukrywam, że traktujemy też tę emisję, zresztą przeprowadzaliśmy ją też przez nasze biuro maklerskie, które uczestniczyło w poszukiwaniu inwestorów i praktycznie spotkaliśmy się ze wszystkimi inwestorami finansowymi na polskim rynku. To też daje świetne przetarcie w końcu dla z jednej strony najstarszego banku zagranicznego na polskim rynku, a z drugiej strony absolutnego debiutanta na rynku publicznym. Więc ten debiut warto było zrobić akurat tutaj, dlatego że oczywiście, i wszyscy o tym wiedzą od momentu przejęcia Polbanku, że nas czeka za chwilę debiut o jeszcze większym stopniu trudności, czyli debiut w postaci oferty publicznej akcji. Jest to, myślę, bardzo dobre przetarcie. Przetarcie, żeby pokazać, że nasz model biznesowy, nasze konsekwentne działania są dobrze oceniane przez rynek. Proszę pamiętać, że w dosyć ciekawym momencie rozwoju rynku, przy na przykład w tym samym momencie, w którym budowaliśmy książkę, nastąpił drastyczny spadek stóp, które wiadomo mają wpływ na cały model biznesowy banku. Mimo tego ten nasz model i nasze konsekwentne działania znalazły uznanie wśród inwestorów. Jest 30% nadsubskrypcja, jednym z czołowych klientów też, który kupił nasze papiery, jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. To też po prostu świadczy o tym, że te nasze działania zyskują mało tego, że zaufanie, to znajdują też i lokują się bardzo dobrze na w końcu bardzo porządnym i konkurencyjnym rynku polskim. Pracujemy w tej chwili, jesteśmy w trakcie pracy nad przygotowaniem oferty publicznej. Oczywiście od tego będą zależały też warunki rynkowe, ale myślimy bardzo poważnie. Myślę, że też bierzemy pod uwagę dosyć unikalny czas. Ten unikalny czas to jest z jednej strony bardzo dobra i porządna wycena naszych polskich instytucji finansowych, a z drugiej strony też taki czas, w którym regulator też udowodnił, na ile polskie banki systemowe, my jesteśmy jednym z nich jako ósmy bank, na ile są odporne, na ile są dobrze skapitalizowane, na ile mają też bufor kapitałowy na przyjęcie warunków kryzysowych, skrajnych. I myślę, że cała bardzo trudna i bardzo kosztowna akcja badania aktywów, jakości aktywów i stres testów udowodniła, że polski sektor bankowy jest absolutnie w uprzywilejowanej roli i jest bardzo, bardzo silny w porównaniu nawet do potężnych instytucji i krajów europejskich. To jest krok w tej chwili, wejście na katalist. Następnym krokiem, myślimy, będzie wejście z akcjami na giełdę i wtedy już będziemy grali obydwoma instrumentami na rynku. Bardzo dobrze, że w taki porządny i jakościowy sposób otworzyliśmy. Ten WIS jest dobry, a myślę, że inwestorzy, którzy dziś kupują nasze papiery, myślę, że będą też zainteresowani w niedługim czasie naszymi akcjami. Na to bardzo liczymy.